serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja na oczach mam te płateczki z Pilaten Crystal Collagen Eye Mask i są naprawdę bardzo fajne, więc chwilę do Was pogadam i je potrzymam jeszcze, chociaż już nałożyłam je z 5 minut temu, ale jeszcze chwila, czy tu jest jakieś w ogóle instrukcja? Nawet 30 minut, słuchajcie, więc jeszcze chwilę do Was pogadam, a później się umaluję. Umaluję się, może to cały makijaż to pominę, szybciutko skończę i do Was się połączę później, ale nałożymy sobie razem ten podkład z ostatnich zakupów tanich z Paese. Long Cover Fluid. Dajcie znać w komentarzach, czy macie, dziewczyny, czy używacie takiego podkładu. On nie ma pompki, a jeżeli jesteśmy przy pompce, to dzisiaj przyjdzie mi właśnie pompka do tego podkładu z Maka, który nie wiem, gdzie jest w zasadzie. On ma taką, zobaczcie, szpatułkę. Ja się już nim malowałam, ale chcę się umalować jeszcze raz z Wami, bo powiem Wam, że już mam pewne spostrzeżenia na jego temat. Już mam jakieś tam swoje zdanie. A te płateczki mogę Wam polecić, a najfajniej jeszcze, jak poprzednim razem zrobiłam, wiecie jak zrobiłam? Włożyłam sobie je do lodówki i były takie chłodne, fajne. I teraz tylko teraz powiem Wam, woda, herbata już tak mi trochę zbrzydła na lato, jak jest ciepło i cały czas chodzę tylko z butelką swoją wody i wypijam dziennie takie... Prawie, że dwie można powiedzieć, plus jakieś dwie herbatki w ciągu dnia. Natomiast patrzę na cały dzbanek zrobionej herbaty i jakoś wcale mi się nie chce. Także coś się ze mną dzieje. Moi kochani, dziękuję Wam za miły odbiór Mrs. K. Ja teraz mam na sobie również t-shirt, który wstawiłam właśnie na stronę. To jest taki t-shirt pudrowy róż. Tu mam lusterko, więc się będę patrzeć. Pudrowy róż. Taki... leciutki, bawełniany, ja mam rozmiar M na sobie, mam jeszcze M, znaczy mam M-ki i L-ki, więc mam jeszcze L-kę, troszeczkę obszerniejszą, zobaczcie jaki fajny dekolt, naprawdę mega mi się podoba, fajnie widać tutaj te obojczyki, także od razu wydłuża szyję, prawda, taki dekolt i takiego powinnam się trzymać, bo czasami mam takie bluzki, szczególnie te takie wielkie, obszerne bluzki z H&M-u, które kocham, koszulki, t-shirty, mają dekolt taki totalnie przy szyi i po prostu to mnie niestety skraca i powoduje, że wiecie, jestem taka, taka właśnie. Więc co mam do powiedzenia? Pierwszą rzeczą, może w tym vlogu pozostawię sobie to, a w kolejnym inną, śmieszną, więc pierwszą rzeczą jest to, że szukaliśmy z Jackiem od dawna kanapy. Tak jak Wam mówiłam, już zima była, śnieg był i mróz, ja Wam mówiłam, że szukamy kanapy. I naprawdę to było strasznie ciężkie znaleźć kanapę i już myślałam, że po prostu zostanie ten... ten nasz narożnik i koniec, no i nie ma wyjścia, bo nic lepszego nie mogę znaleźć. Natomiast znalazłam kanapę wczoraj rano, zadzwoniłam do pana i po prostu ją zamówiłam. Mój mąż podeszedł do tego tak sceptycznie, stoczyliśmy dyskusję, po czym powiedział, że zamów, żebyś tylko już mnie nie marudziła. Mówię, o nie. Nie będzie tak, że ja wiecie, zamówię, bo on mi tak powiedział, a potem będę słuchać, jak mu coś się nie spodoba, więc mówię, nie, musisz mi powiedzieć, czy ci się chociaż trochę podoba, czy chociaż trochę się zgadza, przecież to wspólne pieniądze, wspólny dom i tak dalej, tak? Więc mówię, no nie. No i w końcu powiedział, że okej, może być. Wyobrażam sobie coś innego, coś większego, natomiast coś większego jest dużo bardziej jeszcze, wiadomo, dużo droższego, prawda? Dużo bardziej wydośnego, jeżeli chodzi o hajs. Więc zamówiłam kanapę, która przyjdzie, dzwoniłam do pana w okresie 3-5 tygodni. Na stronie napisane było, że 4-6 tygodni, czyli tak jakby miesiąc, 4-7, tak jakby miesiąc, nawet 2 miesiące. Natomiast zadzwoniłam upewnić się o kolor, bo były tam różne takie skrawki materiału i różne kolory. Natomiast symbole tych kolorów. I powiem Wam, że ja bym obstawiła, że czarny to jest ten obok. A pan powiedział, że właśnie ten, o którym nie myślałam, był czarny. Wiecie, o co chodzi. Także dobrze, że zadzwoniłam i się upewniłam, bo bym zamówiła jakiś taki grafit. Kanapa będzie czarna. Stwierdziliśmy, że jednak już, no głównie ja stwierdziłam, no dobra, wiecie, o co chodzi. Aż się poplułam. Stwierdziliśmy, że po prostu kanapa będzie czarna i zainwestujemy w kanapę
porządną, też narożnik. I powiem Wam, że narożnik ma tak jakby taki sam wręcz układ jak ten stary, bo jakby tutaj układ nam w ogóle nie przeszkadza, zupełnie jest świetny i ona tutaj się nadaje idealnie. Natomiast materiał, tworzywo jest straszne. Poczekajcie, bo przyjechała klientka po odbiór paczki, więc zaraz się do Was połączę, tylko tutaj ją obsłużę. Okej, okay, już wróciłam. Minęło trochę czasu, więc sobie po prostu zdejmę chyba te płatki, już zacznę się malować. A co do tego, do tej kanapy, to na czym stanęłam? Na materiale. Kanapa jest w takim samym kształcie i wielkości jak ta, która tam stoi, bo to nam nie przeszkadzało w ogóle, więc jest ok. Natomiast wykonana jest ze skóry naturalnej. Będę nakładać tak, nie wiem, po prostu radziłyście mi, wiecie, nakładać na twarz, że wtedy się mniej marnuje. Pompeczka nie wypija, więc tak zrobię. Tak, skóra naturalna, czarna, no jest piękna. Jest piękna, nie mogę się doczekać, jak przyjdzie. Wtedy Wam wszystko pokażę, ale tak myślałam, że Wam dam link, od razu zobaczycie sobie, natomiast poczekam po prostu, co to przyjdzie, czy mogę Wam polecić i podlinkować, bo za taką kwotę to ja mam już jakieś oczekiwania, moi drodzy. Więc mam nadzieję, że przyjdzie po prostu coś pięknego i będę mogła Wam polecić. Jeżeli szukacie, to się może troszeczkę spakowujecie pomysł, że warto zainwestować, wiecie, w coś dobrego, w coś na lata. Tą kanapę mamy 7 lat, 7 rok, jak tu mieszkamy. Zapłaciliśmy za nią, pamiętam wtedy, 3850. 7 lat temu to było dużo za taki narożnik w takim małym miasteczku, gdzie go kupiliśmy. I też był na zamówienie, kolory i tak dalej. I powiem Wam, że był drogi jak na tamte czasy. Naprawdę drogi, bo teraz są narożniki dużo tańsze. A materiał jest dziadowski. Straszny, straszny. Mimo prania, kilka razy był prany. To on jest po prostu dramatyczny. Dramatyczny. Troszeczkę dropsi go sfatygował. Musiał być często prany. Wiadomo, małe dziecko. Ale kurde, no, żeby tak po prostu zdziadzieć, to ja wiem, że to wszystko nie jest na wieki i nie ma co tu oczekiwać od takiego materiału, też nie wiadomo czego, do żywotności. Natomiast no, szybko zaczął się robić taki brzydki, o to chodzi. Ona jest teraz 7 rok tutaj, a on już dawno temu zrobił się brzydki. Po którymś tam drugim praniu naprawdę zrobił się straszny. Dlatego, wiecie, nie marzy mi się teraz wydać 7000 na kanapę i po prostu, no wiecie, no kurczę, wolałabym sobie gdzieś polecieć na wakacje, na przykład. Natomiast jest już, nie chodzi mi o to, że ona jest jakaś wielcie, w złym stanie, w sensie jakimś dramatyczna czy coś, tylko po prostu mnie już przeszkadza. I dlatego ją chcę, chyba ją sprzedamy, tak mi się wydaje, za parę złotych, że tak powiem. Może ktoś będzie potrzebował jakiegoś wyposażenia, wiecie, mieszkania na wynajem czy coś, to często takie tacy ludzie szukają po prostu po taniości czegoś, żeby coś wstawić, także myślę, że wtedy sprzedały ją za parę dosłownie symboliczną sumę, że tak powiem, żeby się po prostu pozbyć gabarytu. Nie wiem, co bym miała z nią zrobić, no ale i chyba tego uszaka też sprzedamy wtedy. Uszak jest w porządku, natomiast nie będzie mi pasował, że tak powiem, pasował, więc po prostu też pójdzie do sprzedania. A to jest kolor taki grafitowy i kanapy i uszaka, więc na pewno nie będzie pasował. O, sorki. Znaczy, do czarnego pasuje wszystko, ale nie do tego typu po prostu modelu i jakości, że tak powiem, ten uszak tutaj będzie nam stał, więc nie chcemy go już. No, zrozumieliście, o co chodziło, nie? Dobra, zajmuję się tutaj tym ciapaniem tego podkładu. Powiem Wam, że z nim jest trochę tak, troszeczkę pracy, troszeczkę trzeba go wprowadzać, pierwsze co. Natomiast, zobaczcie, daje w miarę fajne krycie, daje takie, powiedziałabym raczej, rozświetlenie niż zmatowienie, co widać, więc go trzeba zmatowić.
jego troszeczkę czuć na twarzy, że tak powiem. Troszeczkę go czuć, nie jest taki totalnie lekki jak na przykład Estée Lauder czy nawet ten MAC. Jest dużo lżejszy, tylko że MAC, tak jak Wam powiedziałam, nie za bardzo mi tam pachnie, ale później na szczęście w ciągu dnia nie było już tego czuć. Także ten zapachowo jest w porządku. Konsystencja jest dosyć gęsta. Trochę go przez chwilę czuć, troszeczkę przez chwilę spina, ale zobaczcie, on świeci się, bo to przecież widać, ale jest suchy, mimo wszystko. Jest naprawdę suchy i nie klei się, nie przykleja się, wiecie, tak do ręki, na przykład skóra do skóry. Jest naprawdę w porządku. Myślę, że jak go przypudruję, to zaraz po prostu będzie w porządeczku i będzie się trzymał tak dobrze, jak ostatnim razem. Cały dzień miałam go na sobie i naprawdę było super, było naprawdę super. Więc myślę, że dam mu szansę. Tu mi coś wyskoczyło. Co to? Okres się zbliża już. Dobra, może być. Dobra, kochani, ja skończę się malować. Powiem tylko po prostu setny raz, bo będę zamawiać dzisiaj to, ten duet do oczu. To jest po prostu hit, czyli baza pod tusz do rzęs z Eveline. Varieté to ta właśnie bielutka oraz Essence Lash Princess, ten tusz zielony konkretny, niewodoodporny, jest dużo lepszy niż ten z niebieskim, tutaj wodoodporny, więc kochani, tak, polecam Wam serdecznie, dzisiaj sobie właśnie będę zamawiać, będę szukać na Hebe, ponieważ kończy mi się, już czuję, że takie są wyschnięte i jedno i drugie, więc ja się zaraz umaluję i pokażę Wam jeszcze, jakie fajne gąbeczki sobie ostatnio kupiłam do makijażu, ale to za chwilkę. Find the remedy, or would you stay with me now till the morning light? Before you turn away, I just want you to know that I didn't throw your stuff away. Before you make up your mind that I'm nowhere to find, I'm standing right here. I know that I told you we're over, I swear that. Listen, I miss you. And I know that I said all these things, but now when you're with her, I can see that you miss me. Would you stay till the morning light? Or would you follow me? Or would you let it be if I leave tonight? We could do this right. We'll find the remedy. Or would you stay with me now till the morning? Kochani, jak widzicie, mój makijaż zrobiony, bardzo szybki, domowy makijaż, nigdzie się dzisiaj nie wybieram, więc no ile, 5 minut, 5 minut dosłownie. Jak widzicie, podkład przypudrowany, bardzo ładnie wygląda, uważam, że naprawdę świetnie wygląda, jak za taką cenę. Nie wiem, ile on kosztuje normalnie, zaraz Wam tutaj gdzieś wkleję, jak sprawdzę, ale kurczę, całkiem jak za 6 coś. Naprawdę ok. I to jest kolor, przypominam, Porcelain 00. Więc tak, dalej chcę Wam pokazać gąbeczki, które sobie kupiłam z Minty Shopu. Zamawiałam ostatnio prezent dla mojej teściowej i właśnie z tej drogerii. I przypomniałam sobie właśnie o Minty Shopie. Kiedyś to zamawialiśmy z moją przyjaciółką. Po prostu wielkie kartony tych rzeczy z Minty Shopu. Jeszcze byłyśmy, wiecie, pannami,
Wszystko, co zarobiliśmy, było dla nas, na nasze głupotki i tak też robiłyśmy. A teraz to wiecie, to już nie, to już kiedyś to było, teraz to nie jest. A teraz to już się trzeba z głową coś tam, wiecie, kupować. I zamówiłam sobie przy okazji zamawiania właśnie teściowej prezentu i fluidu dla siebie, fluidu, no podkładu z Healthy Mix, bo już mi się właśnie skończył i już go miałam właśnie wyrzucić. O, nawet już miałam go wyrzucić, więc go tutaj wystawię. Gąbeczki. I gąbeczki. Były to gąbeczki z marki, są to gąbeczki z marki Blendit. Zobaczcie, każda jest zapakowana w taki mały woreczek. To strunowy, chyba. Bardzo fajnie, bo można też, wiecie, przewozić gdzieś, więc zawsze sobie zabrać w takim czymś i nawet jak jest brudna i chcemy gdzieś tam ją odizolować od reszty rzeczy, to wkładamy w taki woreczek i jest wszystko w porządku. Mam dwie niebieskie, jedną żółtą i do czego zmierzam? One są normalnie po jakieś 40 zł chyba, a ja je kupiłam wtedy w promocji po 10. Czy one gdzieś tutaj się otwierają? Jest tutaj coś, bo bym je wam pokazała. Jak nie ma nożyczek, to są zęby, nie? Dobra, jest, wow, wybaczcie mi za moje palce, ale jestem brudna w tuszu, tak jak mówię, on się kończyć trochę marzę. Taka z logo Blendit, się zmazałam, to jak ta lala, mięciutka, ta z Nivea, którą miałam w kalendarzu adwentowym, jest też bardzo dobra, ale myślę, że też będą fajne, jest malutka, ona ma oczywiście urośnie, po zmoczeniu wodą. Uwielbiam sposób aplikacji gąbeczką. Nie wiem, jak ja kiedyś mogłam po prostu używać paluchów tylko. Gąbeczka jest cudowna, fantastyczna. Wiem, że więcej produktu pewnie się zżera i jesteśmy bardziej stratni. Szczególnie jak mamy drogi podkład, no w ogóle to już nam wypija dużo pieniędzy. Natomiast no, aplikacja jest łatwa, przyjemna, na mokro, super. Super, więc naprawdę polecam, jeżeli ktoś nie jest oporny, nie chce spróbować, zapiera się, że to jest nie dla niego, to spróbujcie, bo po prostu uwielbicie ten sposób aplikacji. Dobra, to co? Podkład przetestowany daje mu naprawdę taką 8, 8 na 10 jest naprawdę bardzo dobry i trzyma się naprawdę fajnie. Zobaczcie, że on przepudrowany bardzo ładnie wygląda. Więc myślę, że on krycie będzie miał tak samo fajne. Dodam jeszcze, że jest do cery suchej i normalnej. I krycie ma, nie wiem, czy wy zobaczycie, tutaj taka jest. Zobaczycie. Widzicie cztery takie kafelki tutaj. Czyli krycie ma bardzo, bardzo mocne. I tak też uważam ja, że krycie ma bardzo mocne. Fajnie się sprawdził po raz drugi, więc go Wam polecam wypróbować, a jest tani. Link do tej drogerii, w której kupiłam ten tani podkład za grosze, to znaczy on jest normalnie pewnie droższy, ale tam był bardzo tani. Będziecie mieć w opisie. Oczywiście link do Mrs. K również w opisie. Wszystkie potrzebne linki macie w opisie. Ja się z Wami już żegnam. Cieszę się, że Wam powiedziałam o temacie naszej kanapy, bo kiedyś pytaliście mnie, jak tam poszukiwania. Pisaliśmy sobie, no i powiem Wam opornie, ale na szczęście załatwione, bardzo mi ulżyło, więc co kochani, widzimy się oczywiście jutro, ja się z Wami w tej chwili żegnam, trzymajcie się, miłego dnia.